Wprawdzie święto policji przypada dopiero 24 lipca, ale śląski garnizon świętował już dziś. Podczas uroczystości, która odbyła się w Tychach, komendant główny przywoływał statystyki, wedle których Polacy czują się w swoim kraju coraz bardziej bezpieczni. Fatima Orlińska. Służba tak naprawdę nigdy się nie kończy. Jak sami mówią, policjantem się jest, a nie bywa, dlatego stojąc na straży bezpieczeństwa nierzadko poświęcają życie prywatne. W piątek w Tychach funkcjonariusze z komend z całego województwa obchodzili święto policji przypadające na 24 lipca. Czego życzą sobie policjanci? To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje się prozaiczne, ale na pewno spokoju w służbie, takiej stabilizacji. Wydaje mi się, że chyba warto by było, żebyśmy sobie wszyscy jako policjanci życzyli, żeby być bardziej pozytywnie postrzegani. Ale to nasza codzienna ciężka robota, żeby ten wizerunek policji był coraz lepszy, żebyśmy byli lepiej postrzegani. Tak, chyba tego bym sobie i kolegom życzył, żeby ta ważność munduru w tym pozytywnym znaczeniu była coraz wyższa. Coraz wyższa jest również skuteczność polskiej policji, o czym świadczą liczby. Z przeprowadzanych w kwietniu badań opinii społecznej wynika, że Polacy odczuwają mniejsze zagrożenie przestępczością. Policyjne statystyki także wskazują na spadek przestępczości. Przestępczości całkowicie się wyeliminować nie da. Ale jak się popatrzy chociażby na raporty za rok ubiegły, czy za ostatnie półrocze, to te statystyki są naprawdę bardzo dobre. Wzrost wykrywalności, znaczący wzrost wykrywalności, spadek pospolitych przestępstw i przestępstw ogółem w województwie śląskim. To z jednej strony zachowanie całego naszego społeczeństwa, ale z drugiej strony również nieuchronność kary i to, że stoicie na straży właśnie tego porządku publicznego. Święto Policji to również okazja do wręczenia awansów i nagród. W wojewódzkich obchodach wziął udział komendant główny policji Jarosław Szymczyk, przed którym młodzi policjanci złożyli ślubowanie. Ja was zapewniam, że to nie jest łatwa służba i że nie zabraknie łez, nie zabraknie potu, ale też zapewniam was, że nie zabraknie wam satysfakcji, bo nie ma nic piękniejszego niż usłyszeć od drugiego człowieka, że się mu pomogło, że się go ochroniło. A to na co dzień robią polscy policjanci. 15 tysięcy interwencji dziennie i oceną tych interwencji, tych działań, które realizujemy, jest ta ocena społeczna. Uroczystości towarzyszyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i po raz pierwszy pokaz policyjnych motocykli. Odbyła się też defilada.